Witam serdecznie. Dziś kontynuuję prezentację kolejnego Asusa zapowiadanego w poprzednim odcinku i także dziś wykonam test na 5 grach i sprawdzę, czy dużo lepiej od poprzedniego Asusa z GTX-em 1650 radzi sobie ten model z kartą RTX 3050. Zapraszam więc do oglądania. Przede mną znajduje się już rozpakowany Asus F15. Jest to model FX506H z procesorem i5-11260H oraz RTX-em 3050, która ma 4 GB pamięci VRAM na pokładzie. Procesory w tej wersji występowały z TDP od 15 do 45 W, a więc jest tutaj zainstalowana najmocniejsza wersja procesora, która ma 45 W. Natomiast TDP układu graficznego także jest na dość wysokim poziomie, bowiem występowały tu wersje od 35 do 80 W, także mamy tu przyzwoicie wydajny układ graficzny z TDP ustawionym na 60 W. Laptop TUF Gaming F15 został stworzony pod kątem rozrywki i wytrzymałości w codziennym użytkowaniu, a więc mamy tu połączenie maszyny gamingowej oraz wydajnego sprzętu do pracy. Dzięki zastosowaniu procesora Intel Core 11 generacji i karty graficznej GeForce RTX rozgrywka w omawianych grach powinna być płynna i dynamiczna. Układ graficzny wyposażono w dedykowane rdzenie RT odpowiadające za Ray Tracing oraz rdzenie Tensor na potrzeby przetwarzania SI. Zaprezentuję Wam teraz specyfikację laptopa i podam jego najważniejsze cechy. Obudowa, jak w przypadku poprzedniej wersji, wykonana jest także z porządnej jakości tworzywa sztucznego, które nie trzeszczy, nie wygina się i nie palcuje. Całość wykonana została w charakterystyce gamingowej TUF, także nie można pomylić tego laptopa ze zwykłym modelem. Z tyłu znajdują się otwory wentylacyjne dwóch wentylatorów, które chłodzą wnętrze radiatora i swoim wyglądem przypominają tył racowego samochodu wyścigowego. Po otworzeniu ukazuje się matowa, szerokokątna matryca 15,6 cala w rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. W cienkiej ramce umieszczono u góry kamerę w rozdzielczości 1 megapiksela oraz dwa mikrofony. Dalej dostępna dla użytkownika jest pełnowymiarowa klawiatura QWERTY zoptymalizowana pod kątem grania z sekcją numeryczną z wyróżnionymi klawiszami WSAD. Jak bywa w standardzie klawiatur gamingowych, także tutaj obecne jest podświetlenie LED RGB. Duża płytka dotykowa posiada wydzielone przyciski myszy, co z pewnością ułatwi korzystanie z touchpada. Z prawej strony obudowy dostępne mamy złącze kart SD, port USB 3.2 oraz widoczny wlot powietrza. Od lewej standardowo gniazdo ładowania, gniazdo RJ45, HDMI wersji 2.0b, dwa porty USB 3.2, USB-C i wtyk słuchawkowy audio. Zastosowany procesor to i5-11260H, 6-rdzeniowy i 12-wątkowy z maksymalnym taktowaniem 4,4 GHz w turbo, 8 GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB, dysk twardy NVMe 512 GB oraz karta graficzna RTX 3050 z 4 GB pamięci VRAM DDR5 na pokładzie. Wszystkimi podzespołami zarządza system operacyjny Windows 10, który można zaktualizować do wersji 11. Waga laptopa to nieco ponad 2 kg, szerokość 36 cm, głębokość 26, a wysokość nieco ponad 2,5 cm. Kolor dominujący obudowy to czarny. Przejdę teraz do omówienia samych testów, jakie wykonałem na tej maszynie. Testy wydajności wykonałem w 5 grach w rozdzielczości 1080p, jedna z nich to gra e-sportowa. Zacznę jak ostatnim razem od gry Cyberpunk 2077. Na średnich ustawieniach gra chodzi poprawnie, bez żadnych problemów, nie zauważyłem niepożądanych skoków lub przycinek. Jeśli natomiast chcielibyście pograć na Ultra, to wyłącznie z włączoną funkcją DLSS i bez ray tracingu. W innym razie płynność gry spadnie Wam poniżej 20 klatek. Pamiętać również trzeba, że w grze można zejść suwakiem na ustawienia niskie, ale na średnich gra chodzi całkiem spoko. Assassin's Creed Valhalla na średnich ustawieniach pozwala wyciągnąć ponad 60 klatek, natomiast przejście na Ultra zmniejszy nam aż trzykrotnie ilość FPS-ów, więc jeśli ktoś nie chce grać na 20 klatkach, niech sobie daruje poziom Ultra na tym sprzęcie. Gra bardzo dobrze wygląda na ustawieniach średnich, bynajmniej tekstury i grafika są bardzo przyjemne.
i nie musicie szaleć z wyższymi ustawieniami. Red Dead Redemption 2 prawie tak samo chodzi na ustawieniach średnich jak i wysokich. Odnotowałem niewielki spadek wydajności na wysokich ustawieniach względem średnich. Także w tym tytule możecie spokojnie grać na wysokich ustawieniach grafiki i uzyskacie przynajmniej 55 klatek na sekundę. W obu ustawieniach gra chodzi płynnie, różnicy w jakości i płynności osobiście gołym okiem nie dostrzegam. Gra Fortnite to typowa strzelanka, gdzie na średnich ustawieniach uzyskamy bardzo dobry wynik ponad 60 klatek na sekundę i tych ustawień bym się trzymał, dlatego że zmiana ustawień na epickie jest już mocno zauważalna i szybka rozgrywka przy tej płynności może być mało komfortowa. Ostatnia gra to Watch Dogs, która bardzo dobrze sobie radzi nawet z ustawieniami Ultra na tym laptopie, bowiem na najwyższych ustawieniach odnotowałem niewielki spadek wydajności rzędu 2 FPS-ów względem ustawień średnich, które wynoszą 43 klatki na sekundę. Przejdę teraz do podsumowania testowanej jednostki. Patrząc całościowo, widać, że testowana jednostka radzi sobie z grami lepiej niż GTX 1650 i na pojedynczej grze na tych samych ustawieniach, w zależności oczywiście od gry, zyskujemy na plus od kilku do nawet kilkudziesięciu FPS-ów. Biorąc na przykład grę Cyberpunk 2077, przyrost mocy na omawianym laptopie wynosi niemal 40%. Mocniejsza wersja laptopa daje nam co prawda większą moc w porównaniu z GTX 1650, ale trzeba pamiętać, że nawet tutaj włączenie grafiki Ultra w grze potrafi laptopa nieźle obciążyć. Tak jak w poprzedniej wersji, tak i tu, z powodzeniem pogramy w nowe i wymagające tytuły gier, tylko trzeba oczywiście pamiętać o odpowiednich ustawieniach grafiki, aby te nie były za wysokie. W grach e-sportowych możemy z ustawieniami pocisnąć na wysokie lub ultra i gra również będzie chodzić przyzwoicie, ale 50 czy 60 klatek nie wszystkich zadowoli, wówczas sugerowałbym grać na fabrycznych zalecanych ustawieniach grafiki, które gra nam automatycznie dobiera do możliwości naszego sprzętu i zazwyczaj to ustawienie daje optymalny wynik. Włączenie opcji Ray Tracing bardzo obciąża sprzęt, zatem sugerowałbym korzystać z niej ostrożnie. Natomiast tam, gdzie można i da się, warto włączyć opcję DLSS, aby zwiększyć wydajność w grze. Zasada poszukiwania wydajnego sprzętu jest tutaj taka sama jak w każdym innym sprzęcie. Przy zakupie zwróćcie uwagę, jakie TDP ma procesor i karta graficzna egzemplarza, którego macie zamiar kupić, ponieważ im wyższa wartość TDP, tym układ procesora i karty graficznej jest po prostu wydajniejszy i zużywa więcej energii. Jeśli ktoś nie zna się na tych parametrach, to mała podpowiedź z mojej strony, niby śmieszna, ale najprostsza. Im mocniejszy laptop, tym większa moc zasilacza jest mu potrzebna, co będzie widoczne także po gabarytach samego zasilacza. Tak najprościej można to zobrazować. Dla porównania, testowany laptop posiada zasilacz o mocy 240 W. Jego poprzednik z kartą GTX 1650 miał zasilacz o mocy 150 W. A zwykłe laptopy do pracy mają przeważnie zasilacze od 45 do 60 W. Także przy szukaniu laptopa do gamingu odpuszczamy sobie szukanie energooszczędnego sprzętu. Omawiana jednostka pod względem chłodzenia jest lepiej wykonana niż poprzednia wersja na karcie GTX 1650. Bowiem posiada dodatkowy otwór wentylacyjny z prawej strony, co przekłada się na lepsze chłodzenie. Kultura pracy jest także wyższa, bowiem wentylatory chodzą ciszej i generują znacznie niższy hałas na poziomie 41 dB. Jeśli coś mnie niepokoi, to bardzo wysokie temperatury CPU i o ile grafika utrzymywała się na poziomie 80 stopni, to procesor niebezpiecznie dochodził do 100 stopni i mimo, że laptop stał na blacie, ze swobodnym dopływem powietrza, to ten fakt niepokoi mnie najbardziej, bo wystarczy lekko przybrudzony układ chłodzenia i laptop może nam się zacząć wyłączać. Podejrzewam, że przyszli właściciele tych Asusów będą zmuszeni częściej wykonywać konserwację chłodzenia, aby właśnie ich laptop się nie przegrzewał. Kupując zatem laptopa gamingowego, warto zwrócić więc uwagę, aby miał jak najbardziej wydajne chłodzenie. Link do laptopa macie w opisie filmu. Jeśli macie sugestie dotyczące tego materiału, piszcie śmiało w komentarzach. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.